Dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym vlogu. Ja jestem Marta, tam śpi sobie Mikołaj i jesteście na kanale Enjoyment Family. Krzyś pojechał po lakier do pomalowania stópek, jak to się nazywa, do pomalowania, nie, wypadło mi z głowy, tych takich, no stópek dla sofy. Mnie natchnęło dzisiaj, że będę szyła. Przyniosłam sobie, znaczy Krzyś mi przyniósł maszynę do szycia i zaraz Wam pokażę, co będę robiła. Pierwsza rzecz, którą mam, o, cześć Lalito. To ten koc, który świetnie rozprostowuje Lalita i chcę go podzielić na cztery części i będę miała kocyki dla Mikołaja na teraz, żeby sobie je po prostu przebierać, przerzucać. On jest w bardzo ładnym kolorze, w ogóle kiedyś dostałam go w paczce PR-owej od Nakomi jako kocyk na piknik i po prostu prześliczny on jest, więc teraz sprawdzi się super u Mikołaja, o ile Alita pozwoli mi go tutaj ładnie rozprostować, no bo widzę, że nie do końca jej wychodzi tak, jakby tą Martusia chciała. Nawet znalazłam idealnie pasującą nitkę, jak już tutaj miałam. Prawda, Alita? Pasuje? O, smacznego. Czemu zjadasz nitkę? Okej, okay, świetna zabawa. Ali, nie gryź kocyka. On pójdzie i tak do prania. Mogę? Następna sprawa. Ciąg dalszy naszego nieszczęsnego kosza Mojżesza. Powiem Wam, że to jest historia wszechczasów. Jak sobie chwaliłam tamtą panią, że taka miła i tak dalej, to wszystko wiecie fajnie. Tak po prostu, kurde, co chwila coś, co chwila coś. Gdy kupowaliśmy ten kosz, to materacyk ma taką pokrowiec na materacyk. I zobaczcie na to. Dup. Pani powiedziała, że puszczali bańki i to się na pewno spierze, bo to jest po prostu jakby bańka spadła i tak ten. Prałam to w 90 stopniach, prałam to w 60 stopniach, prałam to chyba z 5 razy. Ja nie wiem, z czego były te bańki, ale tego się nie da zeprać. Nie da się zeprać. Nie da się zeprać, nie ma szans. I dlatego mam tutaj muślin. Będę odwzorowywała tą samą wielkość i po prostu z tego muślinu zrobię taki pokrowiec na ten materacyk, bo tego się nie da odprać. Paranoja i tragedia. I trzecia rzecz, którą bym chciała zrobić, pewnie już nie zdążę dzisiaj, ale mam takie resztki po zasłonach, które mamy w sypialni i w pokoju Mikołaja. I postanowiłam na te poduszki zrobić pokrowce właśnie z tych pozostałości po zasłonach. Będą mi ładnie pasowały do zasłon i będą lepsze niż te, ponieważ one tak mi nie do końca pasują w pokoju do wszystkiego. Ten wzór jest dość intensywny, on by fajnie wyglądał na przykład na tarasie, ale już u nas w sypialni zbyt dużo się dzieje i tak mnie trochę irytuje ta poducha, więc postanowiłam zrobić to sama, takie pokrowce. Czy mi się uda? Pewnie nie, pewnie nie, pewnie skończy się. Nie muldaj tego, wszystko mokre. Pewnie skończy się na tym, że zrobię kocyki i może jakimś cudem pokroję znam teraz, ale na pewno nic więcej. Dobrze, Lalitko. Sprawa rysuje się następująco, kochanie moje, kudłate. Musisz wstać. Nie chcesz wstać, okej. Okay. Totalnie nie masz zamiaru wstawać, ja to rozumiem. Nikt o zdrowych zmysłach nie chciałby wstawać z kocyka na podłogę, skoro może leży na kocyku. Ale chodź, ja cię tak zajdę, że mam tutaj zabawkę i hop. Trzymaj mi tam tylko, ale nie leż mi na tym kocu, tylko mi go przytrzymaj. Przytrzymaj mi go, żebyś mi rozprostowało go. Super. Czekaj. Ale. No i co? Tam mi już psujesz mi rozprostowanie kocyka. Lito, Lalito. Miałaś mi pomagać, łobudzie, łobudzie. Nie pomagaj. Nie pomagaj w ogóle. Chciałabym wszystkim powiedzieć, że ona mi nie pomaga. Zejdź. Zejdź z kocyka. Zejdź z kocyka. Zejdź z kocyka. Nie wchodź głębiej na kocyk, tylko z niego zejdź. Łobuz. W życiu go nie potnę. Duży pies na małym kocyku. No i patrz. No. Ale tam trzeba z kocyk. Idzie. Łobuzie ty. Zejdź z kocyka. Zejdź blisko, tylko nie chodź na kocę, nie chodź na kocę. Ała, 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 włosy, ała, au, au, au. Ale, ty łoś.
pod ławkę. Idź. Nie ma miejsca dla kocyku. Połóż się obok kocyka. Obok kocyka. Au. Ali nie! Nie Ali! Nie, idź, 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 idź. Idź Ali, ale to jest... Szybko. Szybko trzeba ciąć kocyk, szybko trzeba ciąć kocyk. Szybko trzeba ciąć kocyk. Musisz przyjść po każdym kawałku kocyka. Normalnie niebieskie kocyki będą wszędzie w naszym domu, Alico. Ale on jest taki ultra milusi, więc będzie super randko. Jeszcze jak coś, to może zrobię z jednego poduszka. No pewnie, że lubi ze mną trzyć. Lubi się też bawić. Lubi się też bawić, tak? O, tam, już ma. Tamte są już pokrojone, więc możesz sobie leżeć dla Lito. Jak ty mnie sprawdzasz? Dobrze to zrobiło? Powiem wam, że kiedyś ultra często w ogóle szyłam. Szyłam nawet, wiecie, tak, potem sprzedawałam te różne rzeczy i tak dalej. I na przykład, nie wiem, przychodziła do mnie przyjaciółka i tak w dwójkę żeśmy siedziały, gadały, kawa, wiecie, ploteczki, te spraweczki. I ja sobie też szyłam w międzyczasie. I to takie było super, bo sobie uszyłam różne takie rzeczy. To tak cieszyło, że to jest coś mojego. Potem jakby przestałam mieć na to czas. Teraz też nie mam na to czasu, ale tak stwierdziłam, że chyba do tego wrócę. Bo jednak ta satysfakcja z tego, że coś sobie uszyłam, jest to moje, wiecie, nikt takiego czegoś nie ma, projekt był mój, pomysł był mój i wszystko, wszystko, wszystko. A z racji, że już mam maszynę, to chyba warto będzie do tego wrócić. Nawet mam kupione materiały, gdzie ostatnio byliśmy, jeszcze przed narodzinami małego, no w jakimś tam sklepie, gdzie są te materiały w Bielsku, no mają dość duży wybór. No i tak nakupiłam, że sobie porobię takie, wiecie, zajebiste narzutki. Po w ciąży, no to w nic się nie zapinałam, więc stwierdziłam, że fajnie będzie mieć taką coś narzucić na siebie. No jakoś tak urodziłam narzutek, dalej nie uszyłam. Jakoś tak to wyszło. Może teraz sobie uszyję, patrzcie, kocyk mam teraz wszędzie. Mam nadzieję, że się uda. Fajnie by było. To jest takie, powiem wam, na maksa satysfakcjonujące, kiedy sobie same coś zrobimy. Próbuję obczaić, jak to jest to szyte tutaj. Ostatnio w ogóle nawet zobaczyłam, że sobie nakupiłam jeszcze igieł, no bo te narzutki miałam szyć, fartuchy nasze szyć. Ale po prostu, kurde, jednak człowiek ma... Doba jest za krótka. Człowiek chce też odpocząć. Ja odpoczyłam w taki sposób, że po prostu pierdyknę się przed TV i jestem z tego tytułu bardzo zadowolona. No jednak mimo wszystko wypadałoby coś więcej robić. Ha! Lecimy z tym koksem. Dajcie znać, w ogóle jestem ciekawa, czy wy też szyjecie. Moja mama tak się śmiała, że ja idę tym samym tropem, co ona. Że oni z moim tatą też sobie kupili jakąś tam maszynę do szycia, sama sobie tam zasłony szyła. No ja te poprzednie też zasłony sama sobie uszyłam i tak dalej, bo było taniej. Natomiast czasami wychodzi na to, że wcale nie wychodzi taniej. Znaczy wtedy mi wyszły te zasłony taniej. Natomiast ostatnio chciałam szyć kolejne i okazało się, że przy aktualnych cenach, no moje zasłony wyszłyby w cenie turbo Royal i stwierdziłam, że lepiej mi jest kupić je gotowe, niż te wszystkie rzeczy podoliczać, materiał, jakieś taśmy, nitki, przelotki i pierdyliard innych rzeczy, jeszcze mój czas i praca i wszystko, więc stwierdziłam, że lepiej jak kupię sobie maszynowo już zszyte i akurat jestem z nimi bardzo zadowolona. To takie rzeczy, przeróbki, że coś jest na mnie za duże, za małe, albo zawsze chciałam, zawsze mi się podobało mega, że pójdę do Ciucholandu, kupię jakieś tam rzeczy i je przerobię, wiecie, kupię taki szajs i przerobię w jakieś cudowne perełki. I tak się zastanawiam, czy nie wrócić do tego pomysłu, bo to był dobry pomysł i to było takie ciekawe i fajne. Dajcie znać, czy byście coś takiego reflektowali, to może jak znajdę chwilę czasu i pojadę do Ciucholandu, to zrobię taki, wiecie, przeróbkę total. Dobrze się to robi? Dawno nie szyłam. Dotarła nam wielka paka, którą Marta zamawiała. Prawdopodobnie będą to te odlewy do rąk, które już kiedyś robiliśmy, tylko teraz chcemy sobie zrobić z Mikołajem. Nie mam pojęcia, jak nam to wyjdzie. Ostatnio mi dziewczyna powiedziała, że potem miała nawał pokarmu. Po Virginie. Po Virginie? No, a inna miała pokarmi. Próbuję, wiesz. No to ty nie wypiłaś by za dużo. Nie, bo jakoś nie mam parcia na piwo. Zero, bo zero. Zero, o, żeby nie było. Z
0-0. No, ale to chyba każda kobieta musi znaleźć coś swoje. Moja mama powiedziała, że ona piła zawsze bawarkę. Zrobiłam. To jest taka herbata z mlekiem. Niedobre, no nie? Będę piła piwo. Oś się polała. Tak seksownie. Aż mi nosem buberki poszły. Dalej przy kocykach jestem. Miałam wszystko naszyć. Kończę kocyki, to będę szczęśliwa. To jeszcze kawałek. Ile jeszcze ci kocyków zostało? Ile ty kocyków robisz? No cztery mi z tego wyszły. I ile jeden mam skończony, ten jest skończony, tyle mi zostało. Czy jeszcze dwa? No ten zjebam. Muszę go odciąć kawałek. Czemu? Bo chciałam sobie iść na skróty i u mnie nie można iść na skróty. Tak się pokiełbasił. No myślałam, że zrobię dwa szwy za jeden zamachem. Nie, muszę robić to na dwa razy, przejeżdżać. Widziałam, że idzie beznadziejnie, a i tak dociągnęłam to do końca i... Teraz musisz... Teraz miałam tylko czas. I koniec, kolejny gotowy. Piękny kocyk. No widzisz. Produkcja kocyków trwa. Ty się ten szyjesz? Tak, jeszcze ten. To ja. I kończę na dzisiaj. To ja otworzę paczkę. Zajmę się czymś. Mam chyba kocyk w oczach. Kocyk ma w oczach. Skończyłem malować te nóżki. Jutro wam je pokażę. Muszą wyschnąć. I jutro będę się zajmował kolejnym etapem, czyli nawiercaniem wszystkich otworów i tak dalej. Aż w końcu je kiedyś zamontuję. Ale i tak wyszły taniej, niż jakbyśmy mieli kupić takie nóżki. Tak, to jest to. Formy do dłoni. Oh yeah. Jakoś trzeba będzie sobie to ogarnąć. Może musi być trochę większy, kochany. Teraz taki maleńki jest super. Ale to będzie wyzwanie, ale cóż. Czego się nie robi dla szalonej żony. Sweet.